Młodzi zdolni i do tego wyróżnieni na arenie krajowej. Studenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu zdobyli nagrody w prestiżowym konkursie duetów wokalnych i instrumentalnych. To ogromny sukces dla wrocławskiej uczelni, ale także duże wyróżnienie dla młodych artystów. Mateusz Słowikowski wiedział, że chce grać na fortepianie, od kiedy skończył 6 lat. Teraz, będąc na studiach licencjackich, zdobywa nagrodę za nagrodą. W prestiżowym międzyuczelnianym konkursie duetów kameralnych występował w 2 duetach z wokalem i instrumentem. W obu kategoriach zdobył najwyższe nagrody. Przygotowanie się do jednej kategorii jest już na pewno czasochłonne, na pewno trzeba poświęcić na to dużo pracy, dużo energii, a co dopiero 2 kategorie. No wtedy mamy, prawda, 2 razy więcej roboty. Trudne było to, żeby logistycznie umawiać się na próby, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, były to 2 kategorie, więc trzeba było robić podwójne próby, a w dobie pandemii, wiadomo, te jakby możliwości na ćwiczenie, spotykanie się są dość mocno utrudnione. Ale mimo tego artyści przygotowywali się intensywnie, a sam udział w konkursie był dla nich odskocznią od codzienności, tak różnej dla muzyków, odkąd trwa pandemia. Teraz niestety nie ma tych koncertów. Mamy strasznie mało możliwości, żeby występować, żeby startować w konkursach, ponieważ wszystko jest odkładane albo właśnie w formie tylko i wyłącznie nagrań. I to było po prostu takie fajne odświeżenie, że wreszcie można było wystąpić. Pierwszy etap zresztą był na żywo dla jurorów i to było coś naprawdę cudownego, a jeszcze na dodatek zwieńczone sukcesem, no to po prostu dodaje skrzydeł. Dla nas muzyków jest najważniejsze to, żeby, że tak powiem, nie grać do szuflady, jednak robimy to dla ludzi. No niestety jest to teraz no, nie do końca możliwe, tak? No, jednak te nagrania no, nie oddają takiego po prostu no, takiego samego wrażenia, jak jest podczas normalnego koncertu. Studenci opowiedzieli nam o swoim sukcesie, a już chwilę później rozpoczęli kolejną próbę. Pod okiem doktor habilitowanej Julity Przybylskiej-Nowak przygotowują się do kolejnych wyzwań. Wszyscy cieszą się zwycięstwem, ale myślami są już przy nadchodzących konkursach. No, emocje oczywiście są pozytywne, aczkolwiek nie można osiadać na laurach. Wydaje mi się, że to jest najlepszy bodziec do pracy dalej, do jednak pokornej pracy, bo sukces jest bardzo przyjemną sprawą, ale krótkotrwałą, jeżeli nie potrafimy go utrzymać, w zasadzie nie jest sukcesem. Więc myślę, że zabieramy się właśnie po dzisiejszym wywiadzie, idziemy na kolejną próbę i będziemy pracować. Idea samego konkursu powstała w murach wrocławskiej uczelni, bo to Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego jest inicjatorem międzyuczelnianego polskiego konkursu duetów instrumentalnych i wokalnych. Obecnie konkurs jest organizowany przez wszystkie uczelnie muzyczne w Polsce, ale przewodniczącą jury jest prorektor Magdalena Blum. Tutaj w kategorii instrumentalnej przewaga naszego zespołu, jak się okazało, była na tyle duża, że nie przyznano drugiej nagrody. Także ta przewaga była naprawdę kolosalna i sukces tu jest spektakularny, bo świadczy o tym, że mamy i świetną instrumentalistykę, czyli tutaj skrzypaczka wygrała, no i świetną pianistykę. W kategorii duetów wokalnych wygraliśmy znowu, dlatego że nie przyznano tym razem pierwszego miejsca, natomiast najwyższą punktację zdobyła nasza studentka. Echo 24, Oliwia Stasiak.